stary, zeruję to. No? No, ja zeruję. Kostura. Że nie dam rady? Ogień. No nie, przestań gadać, daj mi chwilę się skupić. Nie no stary, ja nie wiem, ja chyba ostatnio zbroję, ja wolę przegrać tą stówę. Stary, ale tylko zaczynę na początku. To już tak nie żartuję teraz, nie? Ręka była podana. O kurde. O, nie jest dobrze. O kurde. O. No, aż tak źle? A, kurde. Gdzie idziesz? Aaaa! Jak piecze! O, jest kurde gorzej! A, mały, jak się woli brzuch! Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejne materiale na moim kanale. A dzisiaj robimy wielki test, patrzcie co mamy. Czy wy kojarzycie takie coś? Pewnie nie kojarzycie, ale jest to mega ostra zupka. Nie wiem, czy to można nazwać zupką chińską, czy bardziej japońską, koreańską. Na pewno nie jest to koreańska, pisze Korea. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to zachęcam was do zostawienia łapki w górę, zasubskrybowania kanału, ponieważ lecimy tutaj po 100 tysięcy subskrypcji. Mam nadzieję, że uda nam się w te wakacje już 100 tysięcy tutaj wbić. Zapraszam też do Jagieła, który to nagrywa, u niego również są filmy. Przywitaj się znowu. Dzień dobry widzowie, dzień dobry. Boczkiem, boczkiem, ale update. Ja się boję trochę. Ja też się boję. Ja się mega boję, szczerze. Filip nie zjadł, także... Ja nie zjadłem, ja na pusty żołądek jem taką bestię ogólnie, nie? Nie wiemy ile to mam tam, nie wiem, w skali Scoville'a i tak dalej, bo nie wiem, czy to jest w ogóle gdzieś napisane. Ale to jest podobno najostrzejsza zupka, jaka istnieje w sensie taka... Taka po prostu jakaś chińska, jest jakby, chińska zupka, koreańska, taka coś nie? Tego typu, okej. Okay. Dobra, czyli musimy przejść do tego, żeby je zrobić, więc dzisiaj zajmiemy się też produkcją, pokażemy wam jak to zrobić. Przygotowanie jest dosyć proste, zdecydowaliśmy, że robimy dwie, jedną dla mnie, drugą dla Mateusza i zobaczymy, czy uda nam się je zjeść. Ja obstawiam, że nie. Nie zjemy całe. Damy radę. Damy radę? No to lecimy w takim razie zrobić zupki. Tak, ale ile wody? A tak full, nie? Żeby po prostu... Wody to nam się jedzie, potem tego dobra. 8... O kurde, jaki gruby jest ten makaron. Sam makaron fajnie pachnie, nie? A, czyli do zimnej wody. Czyli zalewam tak, wodą po prostu zalewam i pełna moc na 5 minut. Boję się, fest. Jestem tak obsrany, jak o tym myślę. Zaczyna mi powoli towarzyszyć już to samo, co przy burgerze. Mnie ciekawi, czy jaka będzie różnica. Co będzie bardziej piekło. Ale zanim my to zagotujemy. Jednak jest zmiana garnka. Ja też czuję, że to dojdzie do tragedii, Filipie. No i fajnie jest, nie, widzowie. Gotowanie makaronu. Tu jest, to jest ten sos. Tak naprawdę, jakbyśmy tego nie wlali, to by to było pewnie całkiem smaczne i... Nie wiem. A teraz sobie wyobraź, bierzesz to i całe do gęby wlewasz. A, tutaj mamy sezam. Tak, to jest ta przyprawa na samym końcu. I potem z tego, to damy na ten, to jeszcze musi na sucho się gotować chwilę i dać 8 parę łyżek tej wody i co wlać, żeby się to, wiesz, przejadło. To jak to stąd odsączę, to rzucę to na patelnię i na patelni to podsmażę. No kurde, no. Fajnie. Dobra, zaczyna to pachnieć ten makaron. Ja lubię strasznie makaron z zupek chińskich, z tych koreańskich, w ogóle z takich zupek, bo on jest jakiś taki wyjątkowy. No i on już stary, jest dobry. Nie no, jeszcze nie. No stary. No 5 minut powiedział, jeszcze minuta 30. Nie, że mnie już gotuje się 7 minut. Z jednej strony jestem obstrany, z drugiej strony się nie mogę doczekać, nie będę ukrywać. Co się będzie działo z organizmem? No. Dobra, mieszaj. O jeju. Spróbuj. Tak, już biegnę. No czy jest dobrze posolone? Ej, ale tak dla widza, spróbuj paluszkę, tak to załóż. Nie mam odwagi teraz. Ty, ale to naprawdę ładnie pachnie. No. Ja nie mogę, stary, jaram się. Mamy tą zupkę, znaczy zupkę, nie jak to nazwać, to jest taki jakby ramen. Tu patrzcie, mamy coś takiego pięknie posypane, no ogólnie pachnie naprawdę dobrze. Rybą. I pachnie taką rybą, że trochę mam wrażenie, jakbyśmy sushi mieli zaraz jeść, nie? Sosem rybnym. Kurde, ale się boję, stary. Dobra, let's go. Gotowy? Nie grzyje. Czekaj. Nie, myślę, że nie będzie takiego szoku, nie będzie to tak ostre jak... Jak ten burger. A ten popija gazowany, Sprite'em. Jesteś szalony. Dobra. Ogień, piekielny. Na pierwszy kęs od razu wchodzi bardzo... O! Ajaj. O kurwa, nie spodziewałem się. Naprawdę dobre. Ej, oczy mi wyszły aż. Dobra, całe musimy to zjeść, stary. Ej, w smaku dobre, ale piekielnie ostre. O! No. Skubaniutki. Ale daje. Ej, oczy mi już wypala. O! O! Ale jest moc, nie? Leje mi się już z czoła. Smaku jest pyszne. Ale jestem spocony już.
Tofu szczotny, stary. To już cię robi tak ciepło, wentylatory. Tam jest wiatrak. Wentylatory. Dole w kracie. Delikatny ślinotok. O k***a. Co ty powiesz? Dobre podsumowanie. Przepraszam. Wchodzi stan, kiedy nie czuję warg i tylko mnie piecze. Jest okej. O nie! Nie dam rady. Opadaj się. Nie chcę tego przeżywać, tego bólu. Pieką mnie tak wargi. O kurde. No to jest wyzwanie ostrości. W smaku jest super. W smaku jest genialne. Najlepsza, w smaku najlepsza zupka. Jaką jadłem, no. Że ponoć alkohol działa najlepiej, tak? Polej whisky. Jest stary moc, fest. Pokonało moc. Nie spodziewałem się. Jak to mocno się puszcza? Żołądek mnie boli. Czujesz ból? Czuję. Ale mam ślinotok. O Jezu, no trochę żołądek boli. Jest lepiej już, nie? Ale dalej czuję żar taki w ogniu. Żar w ogniu. Kurde, zaraz jak pierścień będzie przypalony. Ała, ale pali podniebienie. Mało już sobie rozmowy, Filipie. No bo kurde, pali, tak to mi paraliżuje, tak jak ten chłop powiedział. Okej, daj ty trochę whisky. Daj ty whisky. Ale troszkę tego. Daj dla zdrowotności. I ocena pomaga? Ale w sensie wargi nie pieką, nie? Wargi nie pieką. Widzisz, jakie jestem przygotowany, jakie piękne szklanki pod whisky u mnie degustacja. Wargi cię będą piekły, nie? Ale podniebienie już tak nie. A przepukaj sobie jeszcze buzię. Ja tak zrobiłem, tak wiesz, tak. Lepiej, nie? O dziwo. Mit potwierdzony. Alkohol łagodzi ostre. Tylko najgorsze jest to, że... Ale wargi dalej pieką. Stary, zeruje to. No? No. Ja nie. Ja zeruję. Kostówę. Że nie dam rady? O Jezu. Ale ta stówka jest... Miałeś ci popatrz, zostało tyle, nie? To jest pół bieda, ty masz pół miski. Ale wiesz co, ale ja teraz, wiedząc już jak to pali i wiedząc jak sobie z tym poradzić, plan jest taki. Czekam aż to lekko schłodnie jeszcze, żeby to było zimniejsze, bo jeszcze z tego bije lekki żar. I po prostu... No nie, dawaj teraz stuwa, to chyba stuwa. Kurde, no nie. Oj. Ale no, to czy ja to zjem teraz, czy ja to zjem za 5 minut, jak to będzie nie, źle? Nie, to już nie będzie tak. To nie ma, to, ale to tak się będzie nie piec. Nie będzie palić rura. Jak nie? Co spali tak czy siak? To jest kwestia tego, że ja dał to radę zjeść, żeby mnie nie paliło, ciepło mnie, żeby nie paliło. Wsuwam to na raz. Na raz, po prostu bez zatrzymania, kubów wleci, łycha za łychą, nie? I po łycha to nawet nie gryzę, się nie zastanawiam, nie? Od razu mam przygotowane wszystko już. Muszę mieć tak, muszę mieć papier. Musimy się przygotować na to, kurde, ale się boję. Ale dobra, trzeba podnimić. Widzowie, to dla was, zostawcie łapkę w górę. Trzęsą mi się łapy, stary, na samą myśl. A ty się z tym bawisz, no masz pieniądze do wygrania. Boję się, stary. Wiesz, przycwaniakowałem, nie? Ale boję się. Dobra, to trzeba zrobić tak, wiesz, to musi być szybki szpil, nie? Czyli po prostu przechylamy, ładujemy to do zera na speedrunie, drogą miskę po zaraz po tej i... nie ma szans, nie zjem drugiej miski, ale to trzeba robić tak, że wiesz, muszę... Nie mogę tego nabierać, tylko to trzeba tak, wiesz, zsuwać sobie do gęby. No ja też jestem bardzo ciekawy, jak to zrobisz. Takie już małe rzeczy mogą pozostawać, tak, nie? Tak, to już tak. nie ten. Nie żeby nie zerwał tego tak do ten. I tak jak to zjesz, to będzie dobrze. Stary Boże, jak ja się boję. Ty masz dokładkę, jakbyś chciał tam dużo. Nie chcę, po prostu ja chcę to. Bo ja wiem, że w momencie, kiedy ja to przechylam, to jest moment, w którym ja uruchomam machinę na pół godziny. Wiesz o co chodzi. Ja mi się wydaje, że tego tak nie dam rady zrobić, jak mam wyobrażenie nie, tego. Musi tak. I tak to muszę ładować, nie? Kurde, ja nie mogę. Jedziemy. Nie no, boję się, stary. Ogień. Jestem tak obsrany. Niech się dzieje. Kurde, jak się boję, stary. Nie wiem. Niech się dzieje, wola nieba. Z nią się zawsze zgadzać trzeba. Widzowie, to jest dla was. Zostawcie łapkę w górę na kanale Jagieł. Za to poświęcenie. Jakie poświęcenie na twoim kanale? Dobra, ogień. Nie no, stary, ja nie wiem, chyba ustawiam zbroję. Chyba wolę przegrać tą stówę. Stary, tylko zaczynę na początku. To już tak nie żartuję teraz, nie? Ręka była podana. Tak się widzowie robi interesy, że jak zaraz ją stracę. No nie zginę, jak to zjem. No nie no, lekko ci przeczepię dupę, ale... Dobra, kurde, bo jak się za długo faktycznie jak przy tym czekam, to im dłużej, tym gorzej. No, ciup.
Aaaa! No to jest to samo co było z tym burgerem, że już tak, a już i jak się posłuchasz. No. Ale jak już wlecisz w tango, to... Zaczniesz to. Ogień. No nie, przestań gadać, daj mi chwilę się skupić. Jak normalnie mnie strzeli. No. I ruszyli, proszę państwa, poszedł jak burza. Wciąga kolejną łyżkę za łyżką. Idzie już, poczuł tą ostrość, ale jedzie dalej. On się nie boi, nie poddaje, proszę państwa. Już czerwony się całe policzki robią, ale idzie, Filip szybka, proszę państwa, ale idzie burza. Zjadł to, kurde, bol. Wiecie, oj, przypiekło. Oj. Filipie. Ty tu zjedziesz zaraz. O kurde. O, nie jest dobrze. Co? Coś... O kurde. Wody. O kurde. O! Aż tak źle? A, kurde. Gdzie idziesz? O kurde. O jasny gwint. O, ślinotok. Pomaga ci to? Jak bo... Jak piecze! O, jest kurde gorzej! O kurde! On się nie zeżygał. Filipie... Musi być twardy teraz. Ale mordęga! A mój brzuch! To tak źle? A wow, jak mnie boli brzuch! To tu pomaga najbardziej, nie? To jest kurde bajka. To co tu? Że taka zimna totalnie woda wlatuje ci do gęby. Ją razu wypluwasz, ale tak mi brzuch boli. Chciałem cię tak nabrać, że się zażygałem. Nie, jak nabrałeś wodę w usta. Dobra, już się zginę, ale kurde. To mnie już boli bardziej niż to, co mnie piekło w gębę, nie? Dobra, no jest git, nie? I co? Rozkakuj z kasy. Weź. Zjadłem. Widzowie, podwyżka dla operatora. Aż ale jaka tak podwyżka dla operatora? Ja poświęcenie tu walę. Lepiej smakuje wygrana, co? Lepiej smakuje wygrana, no. Jakie miałem odczucia? Zaczynam jeść i myślę, luz. Temperatura, jako że spadła, myślę sobie, że skoro to jest teraz takie nieciepłe, to mniej będę odczuwać ten ból. Jem następne. Zacząłem czuć lekką pikantność i czułem, i to był moment, gdzie zacząłem czuć tą pikantność, że to był moment, w którym ja bym się wycofał najchętniej. Nie? Po prostu zrobił w tył zwrot. Gdyby nie czeleć, nie? Odłożyłbym to, powiedziałbym koniec, to by mi zaraz zaczął jeszcze bardziej piec, ale wiedziałem, że nie ma szans, nie mogę tak tego przerwać, nie? Lecimy do końca. Muszę przyznać, że jest to naprawdę najlepsza taka typu chińska zupka coś, nie? Ja są jeszcze niepikantne. Są jeszcze niepikantne i szczerze przyznam, że ja bardzo byłbym za, żeby je spróbować. Dobrze widzowie, w takim razie kończymy ten odcinek, mam nadzieję, że wam się spodobał. Kolejne wielkie wyzwanie jedzenia ostrych rzeczy w naszym wykonaniu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej odcinków tego typu, no to koniecznie łapkę w górę zostawiajcie. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak nam te vlogi idą i z tego, że wam się podobają. Więc lecimy dalej nieprzerwanie, co drugi dzień odcinki tutaj i lecimy po 100 tysięcy widzowie. Proszę, zostaw suba, ponieważ chcę wbić 100 tysięcy w te wakacje jeszcze podczas kiedy robimy te vlogi. Chociaż jeżeli te vlogi będą iść bardzo dobrze, to ja bardzo bym chciał i będę do tego dążyć, żeby te vlogi robić cały rok i nie przerywać, bo naprawdę mi się je osobiście robi wybitnie, więc bardzo się cieszę, że możemy je robić. A tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie. Pozdro, pa, pa!